tvpodkarpacie.pl. Pierwszego lipca w całej Polsce rusza nowy system gospodarowania odpadami. Od tego momentu właściciel, użytkownik, zarządzający nieruchomością będzie uiszczał do urzędu gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, tak zwany podatek śmieciowy. Wysokość opłaty zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także od formy zbiórki odpadów. Mówiąc wprost, czy właściciel nieruchomości zdecyduje się segregować czy nie segregować śmieci. Wszystkie te dane znajdują się w deklaracjach, które należy składać w zespole do spraw gospodarki odpadami komunalnymi, mieszczącym się w budynku SPGK przy ulicy Jana Pawła II w Sanoku. Na ten moment spłynęło do nas około 600 deklaracji, czyli mniej więcej 15% z całości. Trzeba jednak podkreślić, że ruch ze składaniem deklaracji rozpoczął się dopiero w kwietniu. Dziennie spływa nam tak około 60-70 deklaracji i z dnia na dzień ta liczba rośnie. Na złożenie deklaracji właściciel, użytkownik, zarządzający nieruchomością ma czas do 30 kwietnia. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, zostanie wstrzęte postępowanie i w drodze decyzji zostanie naliczona mu odpowiednia wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata zostanie przyjęta szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Deklaracje można składać osobiście lub drogą pocztową. Osobiste złożenie deklaracji daje nam jednak gwarancję jej poprawnego wypełnienia. Jak zapewnia kierownik zespołu do spraw gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy urzędu na bieżąco pomagają w wypełnianiu deklaracji. Jeżeli ktoś nie może przyjść, to może zatelefonować, zapytać, gdzie co wpisać, jak uzupełniać, żeby po prostu nie popełnić błędu, bo w razie popełnienia błędu, no niestety musimy taką deklarację takiej osobie wszcząć postępowanie i wystawić decyzję. Opłata za gospodarowanie odpadami uwzględniać będzie koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, a także koszty administrowania systemem oraz koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów. Kto zajmie się tym? Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 30 kwietnia. Myślimy, że prawdopodobnie w maju poznamy zwycięzcę tego przetargu, czyli podmiot, który zajmie się odbieraniem odpadów. Deklaracje można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Należy przypomnieć, że do 30 czerwca 2013 roku właściciele nieruchomości muszą wypowiedzieć aktualnie obowiązujące umowy. tvpodkarpacie.pl